time passing is one of the main impacts of my painting, and I'm improving, like precising it in each painting with a concrete scene or phenomenon I want to express. Potężny poziom, potężna świadomość malarska i przede wszystkim łatwość, z którą on to robił. Był mistrzem animacji, był mistrzem ekspresji, mistrzem montażu. To była piorunująca, wybuchowa mieszanka, więc efekty były po prostu dla nas zupełnie niedoścignione. Taką swoją nieustępliwością też on miał to w sobie. Przy tak szybkim procesie jakby jego rozwoju i zmianach, każdy się zastanawiał, co dalej będzie, co dalej. Dla Roberta było trudno znaleźć taką półkę jedną, w której on by się znajdował. Ja nie znam złych jego prac, nie? Albo które są kiepskie, nie znam złych obrazów. Malowanie to było jego ja. On był tym malarstwem. Nie każdy artysta malujący wielki format jest artystą wielkoformatowym. W jego przypadku, on malując te wielkie formaty, był artystą naprawdę wielkiego formatu. Roberta poznałem na egzaminach wstępnych w 2005 roku. O, w ten sposób, na egzaminach wstępnych. I stąd właśnie z tymi egzaminami wstępnymi wiąże się też anegdota, ponieważ to był czas, że studenci mogli przynosić jeszcze prace zrobione w swoje filmowe na nośniku i Robert przyniósł w małej pamięci przyniósł sobie swój film. I okazało się, że zainfekował nasz system, nasz komputer i miał potem strasznego jakby kaca i bał się, że nie przyjmiemy go na studia w związku z powyższym. Wywarł na nas takie dosyć negatywne pierwsze wrażenie, bo wyglądał jak taki, on był łysy, on był taki dosyć postawny, niewysoki. To wygląda jak taki chłopak z Wilby. Tu jest w Poznaniu taka dzielnica, której legendy zawsze głosiły, że nocą strach tam chodzić i nawet piosenka śpiewali. Na Wildzie mieszka szatan, więc wygląda jak taki dresiarz z bloku. Studentem był znakomitym. To jest... W ogóle był znakomity rok. Taki rok się zdarza... Nam się wydawało, że... Często mówiłem o tym roku studentom, że takie roczniki przychodzą co 5, 6, 7 lat. Ale dzisiaj z perspektywy tych już moich prawie 40 lat kariery uważam, że rzeczywiście oni byli jedynym rokiem. Ta trochę chwała, ten blask na nas również spadł, głównie ze względu właśnie na postać Roberta. Był tak zwanym naturszczykiem, miał coś takiego, czego nikt z nas chyba nie miał. Na pewno nie w takim stopniu, że ta animacja, jak się mówi, schodziła mu z ręki. Po prostu miał to gdzieś to wyczucie ruchu, wyczucie czasu. Tam ruch odgrywał kolosalną rolę i tak samo to wykorzystanie, umiejętność wykorzystania materii rysunku, jej całego bogactwa w ruchu była tą siłą Roberta. On sobie z tego zdawał sprawę. I teraz, jeżeli ta ekspresja w animacji niestety ograniczona była formatem kadru, wszyscy filmowcy wiemy, że to jest zimne ograniczenie. Tutaj nie ma możliwości. Mamy format, mamy kompozycję, w której musimy się zmieścić. Te jego filmy są tą animacją przesycone. Tam jest ta dynamika, tam się wszystko rusza. On wszystko ręcznie rysował, nie? I to naprawdę jest kawał dobrej roboty. Wspólnym mianownikiem, który rozsadzało i ten kadr w ruchu i potem rozsadza te, to jest właśnie ten dynamizm. Ten moment, jak zobaczyłem jego animację, to było takie wow.
bardzo to się przekładało, ten jego background właśnie animacji, to było widać w jego obrazach pod względem zarówno formy, która była w ruchu, która była ekspresyjna, która wynikała właśnie z tego podejścia animacyjnego, tego malowania ruchu klatka po klatce. Z jednej strony to było widać w formie, a z drugiej strony też czuć było, że on na tej takiej żmudnej pracy, jaką jest praca przy animacji, gdzie naprawdę ogromnych należy starań tutaj dołożyć, żeby to działało, ogromny nakład pracy i myślę, że to ukształtowało go też jako bardzo rzetelnego, pracowitego malarza. Po studiach zaproponowaliśmy mu asystenturę i Robert był moim asystentem w pierwszej pracowni animacji 3 lata. 3 lata był i odszedł sam. Spróbowałem go zatrzymać, ale taką decyzję podjął. On się gdzieś tam zdefiniował, że chciał być malarzem, z kolei dobrze mu szło na tej animacji. Te animacje, które zrobił, były świetne, też zdobywały jakieś nagrody. W pewnym momencie, w czasie naszych prywatnych rozmów, mówił, że po prostu ta animacja jest dosyć takim mniejszym procesem, gdzie on siedzi zamknięty i pracuje nad tym i nie do końca mu to służyło. Animacja, która jest akurat taka dziedzina, która wymaga dużych nakładów czasu i to jest taki samotniczy bardzo tryb pracy. W tamtych latach, co my się poznaliśmy, on miał taki moment, że powoli gdzieś ta animacja się wykruszała, a on zaczął być takim już jakby stuprocentowym malarzem, znaczy też po prostu stwierdził, że to jest chyba ten kierunek. Miał tą potrzebę bardziej wolności, podążania własną artystyczną drogą, w większej swobodzie, w autorskich rozwiązaniach. Cały czas biegł i cały czas się rozwijał, cały czas jakby rozbudowywał swój wachlarz tak naprawdę tych rzeczy, które malował. To było niesamowicie w ogóle uczestniczyć w tym i patrzeć na to z boku. Gotowało się. Widzę po latach, że to musiało eksplodować. Wydaje mi się, że się poznaliśmy, znaczy, że się pierwszy raz spotkaliśmy w ogóle na Meeting of Stylus we Wrocławiu. To był pewnie 2004 albo 2005 rok. Na tamten moment już był bardzo wyróżniającym się artystą, bo bardzo odbiegał od kanonów, które były w tamtych czasach. Bardzo uderzał sposób, w jaki malował. Bardzo w ogóle nieprzystający do tej dziedziny urban artu wtedy, no nie? Kiedy jeszcze wszyscy tak naprawdę wychodziliśmy z puszek sprayów powoli, gdzieś tam włączając techniki malarskie, on już bardzo sprawnie operował pędzlem, gestem, uderzeniem, ekspresją, malarskością w tych pracach. Malował obrazy na ścianach. To nie było graffiti, to nie były litery, to było coś właśnie kompletnie innego. To był taki moment, kiedy ludzie, którzy głównie zaczęli malować przez swoje zainteresowanie graffiti, zaczęli trochę odchodzić od klasycznych produkcji na ścianach typu litery i charakter. Przechodziliśmy z takiego świadka graffiti w pojęcie nazywane street artem, my chyba że wtedy jakoś nie łapaliśmy tego. To był taki, mam wrażenie, że czas transformacji, kiedy dużo osób, które poszły na przykład na akademię, zaczęło dużo więcej eksperymentować z tym, co malowali na ścianach. Te rzeczy w ogóle na tamten moment były naprawdę odkrywcze, nie? Kto normalnie maluje, wiesz, jakby, no kurde, takie rzeczy, nie? To był jakiś 2003 rok. W czasach tam 2000, któryś to realizowaliśmy takie w stowarzyszeniu projekty dla tak zwanych nieformalnych grup młodzieżowych. I to było tak, że ci kolejni writerzy przeprowadzali kolejnych i gdzieś tam na których spotkaniach ktoś przeprowadził Roberta. Zaczęliśmy się spotykać tutaj w Bydgoszczy w trakcie projektów 100-milowego lasu. Właśnie Marcina, który organizował te wszystkie pierwsze ściany tak naprawdę. I nawet nie ściany, ale pierwsze różnego rodzaju takie działania jakieś takie, które miały nas w
wtedy, mam wrażenie, znaczy, no tak było, miały nas otworzyć na jakąś taką, nie wiem, na większą współpracę, na wyjście troszeczkę poza nasze bariery takiego świata graffiti. Byliśmy złaknieni właśnie rzeczy, które nie są strzałkami, nie? Graffiti jakby tym klasycznym, z którego wyrośliśmy, że gdzieś podświadomie, pod skórą szukaliśmy jakby zupełnie innych rozwiązań. I Robert właśnie był taką osobą, nie? Że jakby wszedł z boku takim wielkim klinem i szedł jak walec, jak taran ze swoimi pomysłami, ze swoją ideą. To było niesamowite. Bym się, wiesz, to zastanawiał, czy można powiedzieć, że był graficiarzem, wiesz, takim klasycznym jakby. Bo wiesz, jakby część osób, która trafiała, to jakby bardzo mocno identyfikowała się z tym kierunkiem w sztuce. Każdy z nas był w mniejszy lub większy sposób uwikłany, wiesz, w spray, w technologię, w narzędzia. Ja przez bardzo długi czas próbowałem się oddzielić w ogóle od tego, nie? Albo połączyć w ogóle te dwa światy. A Robert był, od razu stworzył jakby swoją opowieść. I used to work with classic way of drawing and painting since little kid period. But first walls I've done in 2002 in my hometown Bydgoszcz. It was somehow evolving during the years along the studio work and so on. So it's like already 14 years process working outside. Miał niesamowitą zdolność jakby przerzucania, szukania kadru właściwego, wręcz zachowywał się na płótnie, jakby to była animacja, gdzie był w stanie przemalować swój jakiś pierwotny pomysł i polecieć parę klatek dalej, znaleźć się w tym miejscu. Było niesamowicie kreatywne, takie na naprawdę najwyższym poziomie skupienia i wyszukania jakby w tej plamie, wiesz, całej tej formy w ogóle, tej później, wiesz, geometrii, tej siatki w ogóle, tych wszystkich detali w ogóle, tych struktur. I to samo się działo ze ścianami, wiesz, wiele razy patrzyłem, wiesz, na rzeczy, które on maluje i kompletnie nie wiedziałem w ogóle, na jakim etapie jesteśmy. Bardzo sprawny, bardzo zdolny, bardzo pracowity i bardzo na tamten moment naprawdę innowacyjny, powiedziałbym awangardowy. I jeszcze tą drugą rzecz, jaką miał w sobie, która mnie jakby bardzo zadziwiała, taka, czyli tą pokorę. Był zwykłym, normalnym chłopakiem. Ta skromność, którą miał, wręcz po prostu aż raziła, że aż czasami miało się wrażenie, że jest za skromny jakby do tego, co robi. W tym środowisku ego jest bardzo duże. Każdy jest artystą, więc stąd chłopaki odlatują często. I trzeba mieć tą... I każdy chce pokazać, znaczy może nie każdy, ale takie miałem wrażenie, że w tamtych czasach na tych ścianach każdy chciał pokazać siebie, że wie, że to ja i to ja, to jest ten styl albo ten charakter. No i w tej może nie w pierwszej, ale w drugiej pracy, którą chyba robiliśmy też tam w jakiejś grupie, to było Śniadanie Mistrzów, no to Robert malował głównie serwetę, czy też obrus, a w Piotrusiu Panu, czyli na 10 piętrach, to robił trawę. Oczywiście te elementy bardzo wybijały cały obraz, ale też myślę, że robiąc to masz mało fanu dla siebie. Z każdej ściany, którą wspólnie malowaliśmy w Bydgoszczy, ze Śniadania Mistrzów, z Samookreślenia, z Ptaśka, każda z nich była jakby coraz większa, aż doszła do tej największej, tego wieżowca, który zrobiliśmy, który, tak mi się wydaje, dla Roberta był taką, no, trampoliną po tej ścianie tak naprawdę i się pojawiły galerie i wystawy i możliwości. Robert był pierwszą taką osobą ze środowiska, która, że tak powiem, złapała jakiś kontakt zagraniczny i w sumie dzięki niemu my też później dołączyliśmy do współpracy z taką niemiecką galerią. U niego to bardzo eskalowało szybko, bo jeśli zaliczyliśmy na takich targach sztuki Stroke, w Berlinie,
pokazywać swoje prace, to automatycznie odezwała się wtedy galeria z Danii i też chciała tam wystawę Roberta. Po tej wystawie tam kolejne galerie się zaczęły odzywać, bo jakby no, Robert się pokazał i to naprawdę było coś mocnego, coś bardzo świeżego, więc gdzieś tam zaczął być rozchwytywany. Dokładnie wiedział, jakby, wiesz, jakby w którą stronę jakby zmierza, jakby co jest dla niego ważne, jakby nie ulegał tym jakby różnym modom. On, kurczę, no on się przez cały czas rozwijał od samego początku. Wiesz co, u niego było to fajne, że od samego początku, jak przejrzysz te jego rzeczy teraz na podstawie lat sobie, czy tam szkicownik, czy jego rzeczy, czy jego pracę, to zobaczysz, że właśnie widać tą drogę, że to nie jest tak, że on skakał sobie w jakieś różne, wiesz, strony, tylko przez cały czas ta droga jest bardzo wyraźnie jakby zaznaczona, jak on idzie, jak on buduje elementy, jak on dokłada sobie, bawi się tą kompozycją, żeby tak naprawdę zobaczyć pewnie, co potrafi zrobić. Robił wystawy na początku, które były gdzieś tam w naszym takim węższym kręgu, były no, takimi największymi. Robert niesamowicie liderował w tym. Nie, że jakby każdą wystawą, każdą ścianą, każdym obrazem jakby podkręcał nam, wiesz, jakby ten sposób, wiesz, jakby gońcie mnie, nie? Jakby złapcie. Śmialiśmy się, że był mistrzem podmalówki, czyli jak zaczynaliśmy robić jakieś obrazy i on rzucał tylko pierwsze kolory, żeby zrobić sobie tło, z którego później wyciągał właściwą formę, to często te podmalówki już wyglądały tak, że dla mnie było wow, jakby hej, to możemy na tym zakończyć. Ja się zawsze śmiałem, no nie, no nie jest uczciwe, żeby tam 20-minutową podmalówkę uznać za pełny obraz. Pamiętam, jak Robert odkrył, że można robić zdjęcia przed malowaniem jako referencję, bo on wcześniej w ogóle, jak malował, chyba w 90% nie używał w ogóle zdjęć, tylko wszystko jakby wymyślał, wszystko budował na podstawie tych plam, które mu się tam układały i na podstawie tej całej kompozycji, która się tworzyła. I pamiętam taki moment, jeden jak przyjechał, nie przyjechał, tylko zadzwonił do mnie któregoś dnia, że on teraz robi zdjęcia i ma referencje, jak ludzie się układają i tak dalej. To jest teraz takie łatwe w ogóle i takie oczywiste teraz to malowanie. Wcześniej musiał wszystko wymyślać i sobie w głowie tworzyć te wszystkie jakby pozy i tak dalej, a teraz może zrobić zdjęcie. Dla mnie był takim po prostu, wiesz, punktem odniesienia, że wow, że jak totalnie inaczej poszedł w inną stronę i jak konsekwentnie to realizuje. W pracy takiej zawodowej z różnymi artystami, tam młodymi ludźmi widziałem wielokrotnie osoby, które miały ogromny talent i po 5 latach w ogóle nie było żadnego progresu. U Roberta było widać nieustanny progres i tak naprawdę myślę, że nie miało znaczenia, czy on się będzie zajmował animacją, malarstwem czy rzeźbą. Po prostu w każdej z tych rzeczy ta sumienność i etyka pracy by powodowała to, żeby odniósł sukces. Zawsze był osobą, wiesz, która bardzo dużo pracowała, był takim dla mnie trochę tytanem pracy i wyznacznikiem, że mówię, wow, chciałbym mieć taką pewność siebie przy pracy, no nie, że Robert po prostu, wiesz, dostawał pod obrazie, podchodził i malował, kiedy ja zawsze musiałem wszystko sobie początkowo rozplanować. On się niesamowicie koncentrował, to był w ogóle człowiek niewiarygodnie pracowity. Zawsze jak z nim gadałem, to miałem coś takiego, że kurde, on potrafił w miesiąc zrobić, nie wiem, 10 obrazów, a ja siedziałem nad jednym. Wiadomo, każdy maluje inaczej, ale gdzieś tak mentalnie się tam działa, że
masz szacunek do gościa, bo to zawsze stało na dobrym poziomie. No nie było tak, że on zrobił 10 jakichś bubli. Ja rocznie gdzieś tam robię sobie 8 obrazów na wystawę, 9 obrazów na wystawę. Pamiętam, jak Robert robił 30-40 rocznie, nie? I to są takie ilości, które no, są naprawdę no, zatrważające dla mnie. On od samego początku tak naprawdę pokazywał nam swoją pracowitość, ale nie wiem, czy to nie był pracoholizm. Znaczy, że Robert nie potrafił odpuszczać i że, wiesz, jak na samym początku mi to niesamowicie imponowało, to pod koniec bardzo mnie to martwiło. Robert był bardzo produktywny, bardzo pracowity. W którymś nawet momencie myślę, że to szło w stronę nadprodukcji, tak bym to powiedział. I przedłożeniu malarstwa, malowania, ponad wszystko inne w życiu. Praca w studiu jest ciężka w sumie, wiesz, cały czas utrzymywać ten rygor. Ta przestrzeń jest odseparowana od mojego domu, nie? To jest w centrum Olsztyna, wiesz, mieszkanie jest w innym miejscu, a Robert miał pracownię w swoje studio w domu. To nie jest do końca zdrowe, tak, żeby pracować w tym miejscu, w którym mieszkasz, wiesz, bo nie wychodzisz po prostu z domu, nie spotykasz ludzi, wiesz, tak się coraz bardziej w sumie jesteś w domu, miejsce, które ma ci sprawiać bezpieczeństwo. Trzeba rozdzielić absolutnie te dwa światy. W którymś momencie bardzo zaczął siebie samego presjować w sposób dla mnie niezrozumiały. Na to, żeby może te obrazy były bardziej przystępne, bardziej atrakcyjne dla szerszego widza, szerszego odbiorcy. I jakby nie rozumiałem wtedy tego ruchu, ponieważ te rzeczy, które robił wcześniej, były mocniejsze, były silniejsze, były bardziej świeże, były bardziej odważne. I tak znajdowały odbiorcę. Ja tak mam wrażenie, że nim dosyć mocno wstrząsnęła jego ostatnia wystawa w Paryżu, kiedy dużo eksperymentował, a miałem wrażenie, że od galerzysty nie dostał takiego należytego wsparcia jako artysta, który szuka i przez to, że ta wystawa nie poszła do końca po jego myśli, tak trochę chyba gdzieś tam zasiała jakieś ziarno niepewności w tym, co on robi. Miał taki lęk, miał taki strach. Jak rozmawialiśmy o tym czasami, to wychodziło w rozmowie, przy czym ja tego nie rozumiałem, bo naprawdę malarzem był bardzo popularnym, odnoszącym ogromne sukcesy, również te komercyjne. Tempo pracy i intensywność tej pracy, nie wiem, wydaje mi się, że to zadziałało mega destrukcyjnie i negatywnie. Nie? Nie, ale możesz tu iść na przykład do góry, tak jakbyś zdobywał górę. Jak idziesz i jakby... I wtedy chyba widzisz pewne zagrożenia, bym powiedział. Ale też możesz pójść w inną stronę i schodzić w głąb, tak jakbyś schodził do jaskini. I wtedy widać u niektórych artystów, że penetrujesz jakby wnętrze, wiesz, czegoś... Pewnie w pewien sposób siebie, ale też czegoś nieodgadnionego. I u niego, jak się patrzy na te obrazy, to wchodzisz w to wnętrze i to jest takie, wiesz, mocne. Góry wydają się mniej straszne niż jaskinie, jak wchodzisz, bo nie widzisz i niekoniecznie... Chyba nie widać tak zagrożenia, się w tych labiryntach można pogubić. I jest pytanie, czy będziesz miał na tyle siły i szczęścia, żeby wrócić z powrotem. Wiesz, jakby, no bo można rozpatrywać tylko poprzez malarstwo. A mam wrażenie, że u części osób, tych wybitnych osób, to nie jest tylko malarstwo, tylko jest to pewna forma obcowania z czymś większym. Thank you.
był dobrym człowiekiem. Takie dobro z niego biło. No wiesz, był bardzo przyjazny. Otwarty, nieoceniający. Taki był magnetyzujący, przyciągał do siebie ludzi, przez to, że był taki naturalny i taki autentyczny. Autentyczny był, no. Właśnie, tego słowa. Autentyczny był. Z tymi nie swoimi było... poplamionymi spodniami. Tak, tak, tak. Roboczych ciuchach, bez żadnej spiny. Nie było osoby, która go chyba nie lubiła. Oprócz mnie, ale to było na początku. Od razu się nawiązała między nami fajna relacja taka, że miałem wrażenie, że poznałem od razu kogoś, z kim wiem, że się dogadamy. Był jedną z takich nielicznych osób, która tak sama z siebie podeszła i sobie tak po prostu porozmawiać, tak wiesz, zapoznać się i to było dla mnie takie obce i dziwne, ale bardzo fajne. Był bardzo ciepły, jakby przyciągał ludzi do siebie. I no, ja się po prostu gdzieś tam zafascynowałem nimi. To było poruszające, że pomimo tak wielkiego talentu i za chwilę później osiągnięć, jakie zbudował tym talentem i ciężką pracą, zawsze pozostawał bardzo skromny, czasem wręcz wycofany i nieśmiały jakby w takim prezentowaniu siebie, też trochę w kontaktach. Się rzadko zdarza, że ktoś ma ogromny talent i nie ocenia innych, nie? Jakby wiesz, nie spłaszcza ich. Był takim po prostu, nie wiem, no takim, kurde, takim Robertem, takim... No takim typem, że jak wspominasz Roberta, to się uśmiechasz. No taki gość. To jest jedna z tych osób, którą poznajesz w swoim życiu i to jest jedna z tych osób, którą zapamiętujesz na całe swoje życie. Bardzo inspirujący. Sam fakt, że wiesz, że wchodzi się do pracowni, gdzie tryb pracy jest taki, że po prostu spędzasz czas sam i mieliśmy naprawdę setki dni, gdzie po prostu wisieliśmy na telefonie po 6 godzin i ten telefon był włączony w pracowni, mogliśmy rozmawiać, a mogliśmy nie rozmawiać, albo po prostu ktoś coś robił i rzucał jakąś uwagę. Mieliśmy albo Skype'a, albo normalny telefon i ten telefon był po prostu non-stop włączony przez cały dzień, nie? Że Robert sobie dłubał. Ja sobie dłubałem i się nawzajem sobie tam, wiesz, podkręcaliśmy muzykę albo opowiadaliśmy historię. Rozmowy wspólne, wiesz, strasznie dużo rozmawialiśmy o malowaniu, o jego jakby zajawkach w danym momencie, o moich. Jak zaczęliśmy razem siedzieć w ławce, to musiałam... musieliśmy zacząć ze sobą rozmawiać, no zaczęliśmy od pogody. No, potem pani nasza wychowawczyni nas wkręcała w jakieś wspólne projekty. On zaczął do mnie jeździć, zaczęliśmy wspólnie rozmawiać. Okazało się, że jest super, magnetyzujący. Tak, bardzo magnetyzujący. Magnetyczny. Można powiedzieć, że był magnetyczny. Pamiętam w Gorzowie razem z Robertem malowaliśmy, Przemek robił postać, Bartek robił tam te swoje abstrakcyjne kształty, a my z Robertem mieliśmy namalować ptaki, które tam ulatują razem. No i Robert był od tego takiego abstrakcyjnego ruchu, powiedzmy, i tego ja jestem bardziej statyczną osobą. I pamiętam, że sobie chodziliśmy właśnie po piętrze i malowaliśmy obok siebie te ptaki i sobie gdzieś, wiesz, tam podpatrywaliśmy, jak każdy u siebie robi i co można zastosować. Ja od Roberta brałem ten ruch, który on tam miał łatwość do pokazywania, ja starałem się gdzieś tam też sobie zawrzeć. Robert nigdy nie ukrywał w ogóle żadnych technologii malarskich, żadnych patentów, których używał. Był niesamowicie taki, wiesz, na lewo i prawo rozdający w ogóle te rzeczy. Był, wiesz, takim... taką osobą, która też dużo energii dawała, no nie? Przez tą swoją twórczość i tą lekkość, jak to robił. Zaskoczeniem było to, jeżeli ktoś jest w stanie ci w czasie kolaboracji zamazać pół twojego obrazu, bo twierdzi, że nagle to będzie lepsze rozwiązanie. I to było zaskakujące, ale później się okazywało zawsze, że to szło w dobrym kierunku, jak i sam potrafił siebie gdzieś tam kasować. Wiesz, pamiętam dużo razy, jak mnie opierdzielał, nie? Że wiesz, że mu pokazywałem jakieś foty i mówię, stary, już widziałem ten obraz, no nie? Wiesz, jakby, czemu nie rozbudowałeś tego fragmentu, no nie? Zobacz, tu jest w ogóle niesamowicie, wiesz, jakby idź w tym kierunku.
I to było, kurde, naprawdę coś magicznego, no nie? Takie podpowiedzi koleżeńskie, ale zawsze były, wiesz, jakby idealnie trafione. Bardzo dużo się od niego nauczyłem, jeśli chodzi o podejście do malarstwa w ogóle, o tajniki, techniki warsztatowe na pewno, ale też i o takie, nazwijmy to, o etykę malarstwa. Między innymi Robert na pewno był osobą, co było widać w jego obrazach, było widać w jego pracy i też sam to podkreślał, że stara się po prostu szanować odbiorcę, stara się szanować widza. Co oznaczało, że wkłada naprawdę mnóstwo pracy w dopracowanie, w czy to obrazu, czy to ściany. Nie odpuszcza, nie zostawia bubli, nie odpuszcza jakiegoś fragmentu, czy jakiejś kompozycji z niechlujstwa, lenistwa, twierdząc na przykład później, że tak miało być i był to celowy zabieg. Zmienił mnie na pewno, bo wiesz, przez tak długą współpracę, wiesz, i tak długą obecność, wiesz, jakby w pewnym momencie, nawet jak nie chcesz, wiesz, jak te światy są, wiesz, kompletnie różne, to i tak gdzieś to się do siebie zaczyna zbliżać i w pewnym momencie, wiesz, no poprzez czyjś pryzmat weryfikujesz tak naprawdę siebie, nie? On jako artysta dał mi tą pewność, wiesz, że na polskim gruncie też można coś zrobić. Robert wchodził, wiesz, szerokimi tymi gestami w ogóle, wiesz, szerokimi pędzlami. Pierwszy zaczął używać w ogóle z nas wszystkich szerokich pędzli. Wiesz, te rzeczy były tak niesamowicie robiące klik w głowie, nie? Że wiesz, zaczynasz jakby przez jego pryzmat patrzeć na siebie i mówić, kurczę, jak mogę ja się sam udoskonalić, nie? Co mogę zrobić sam ze swoim malarstwem, ze swoimi ścianami, żeby dobiec, nie? Do niego. Gdzieś tam, jak patrzysz na pracę różnych ludzi, to czasami widzisz pewne zapożyczenia, czy pewne jakieś takie rzeczy, które są wspólne dla niego. A dla Roberta było trudno znaleźć taką półkę jedną, w której on by się znajdował w tym malarstwie. No ja go tak właśnie zapamiętam jako, wiesz, osobę, która, wiesz, motywowała dużo osób do pracy. Było naprawdę dużym honorem uczestniczyć w ogóle w tym, nie? Robert zostawił setki szkice, całe takie chyba 5 czy 6 takich wielkich zeszytów A4 zarysowanych. Tak, bo on miał taką tendencję do rysowania zawsze i wszędzie, na czym tylko się dało, na skrawkach jakichś, wiecie, serwetek w restauracjach. On po prostu robił tego mnóstwo, to kolekcjonował później, albo rozdawał tym ludziom. Na przykład miał taką historię w przedziale, że naszkicował po prostu osobę siedzącą naprzeciwko niego i przy wysiadaniu i tak go podarował tej osobie, że bardzo szokowana w ogóle całą sytuacją i było tego mnóstwo. Tęsknię za nim, tęsknię za jego uśmiechem, za taką lekkością bycia jego, za takim taką zadziornością, miał takiego zadziora w sobie. Taką przekorę, nie? Często zadawał takie podchwytliwe pytania, żeby cię, wiesz, jakby złapać w kozi róg, nie? Żeby cię, wiesz, wypunktować w jakiś sposób. To było naprawdę wesołe. Teraz na pewno dużo łatwiej powiedzieć jest coś, co by się chciało, a kiedy trzeba może było, to się nie miało na tyle odwagi, nie wiem. Jak bym go zapamiętał? Ja go cały czas pamiętamy. I pamiętam tyle, że tak, my go cały czas pamiętamy, często o nim mówimy, zwłaszcza z Miłoszem. Większość z nas pewnie chciałaby móc jakoś zapobiec temu, co się wydarzyło, ale... Hmm.
No brakuje nam go. Na pewno. Mógłbym powiedzieć, że go kocham jak brata i że był bardzo ważny dla nas wszystkich, dla wielu osób i dla mnie też. Byliście się? No. I gęśni z nim, który lubił wami rzucać, nie? Tak, Robert był fajny. Przede wszystkim zawsze był w parterze z dziećmi. No. I miał potrafił się z nimi bawić. Naprawdę był jednym z nich. Tego czuły.